Jasna strona mocy w kontestacji. Dzień dobry, cześć i czołem. Witajcie po jasnej stronie mocy. Dzisiaj w audycji będę ja sam, ponieważ troszkę nam się rozpierzchło towarzystwo. Remek w poszukiwaniu pracy i pieniędzy wyjechał z naszego pięknego kraju, co zresztą pewnie już niedługo czeka nas wszystkich, kiedy tak dalej będzie się dziać, jak się dzieje. Żona moja właśnie zajmuje się pracą, którą ma, więc zostałem tylko ja na pobojowisku. A ponieważ jasna strona mocy, przypomnę, tutaj zawsze pokazujemy jasną stronę życia, ludzi, sytuacje, zdarzenia, które pokazują, że niezależnie od miejsca, w którym mieszkasz, nawet jeżeli jest to Polska, a nawet jeżeli jest to Antarktyda, to nie jest tak bardzo istotne jak to, co masz w głowie. I w dzisiejszej audycji chciałbym trochę skorzystać z własnego doświadczenia i z tego, co ja przeżyłem, pokazując wam, że sam byłem świadkiem i uczestnikiem, w pewnym sensie jakimś ojcem, pewnego sukcesu, który się też odbywa w moim życiu. A o co chodzi? Chodzi o pewne zdarzenie, które było blisko, ile to już było, z 10 lat temu, kiedy to mój kolega Tomek Dobies, który był już kiedyś u nas gościem naszego programu, możecie sobie przesłuchać Efekt Motyla, pod takim tytułem była audycja, gdzie opowiadał, było tam nawiązanie do rzeczy, które będę dzisiaj mówił, ale ja trochę chciałem w innym kierunku pójść. Był on zresztą też w audycji u Kamila Cybulskiego swojego czasu, zresztą razem tam wtedy byliśmy jeszcze. Mój kolega Tomek jest i był, odkąd pamiętam, zawsze wielkim fascynatem biologii. Takim domorosłym, ale naprawdę genialnym. I któregoś razu, ponieważ zdarzyło nam się razem studiować, on zaczął dzielić się ze mną tym, że bardzo by chciał coś więcej z zoologią robić, miał już jakieś swoje sukcesy, rozmnażał wtedy karpie koi, takie ryby, które ileś tam lat temu nie było to coś takiego popularnego, jak już dzisiaj jest. Tomek podzielił się ze mną tym, że chciałby założyć sklep zoologiczny. Jego doświadczenie było dosyć duże, zresztą pomagał tam on przy zakładaniu i też przy pomocy, kiedy była potrzeba w innych sklepach w mieście. Więc zaangażował mnie do roboty, żebym mu pomógł. Oczywiście pomogłem mu, chociaż było to bardzo ciekawe, gdyż z zoologią nie miałem nic wspólnego. Moja cała znajomość z zoologii kończyła się na tym, jak zabić muchę w pokoju. Natomiast co do ekonomii i co do prowadzenia biznesu, kompletnie nie miałem pojęcia. Jakby nigdy ja się nie wychowywałem w takim klimacie, żeby zakładać jeszcze własną firmę, to mnie przerażało. I to ogromnie przerażało, natomiast ponieważ to nie ja ją zakładałem, tylko mój dobry kolega, więc stwierdziłem, ja mu mogę zawsze pomóc. To mnie nic nie kosztuje. Ponieważ Tomek był zawsze bardzo osobą zdeterminowaną, do dzisiaj jest, więc postanowił sobie, że skądś musi na to zdobyć pieniądze. Próbował, ostatecznie udało mu się największą sumę zebrać, no właśnie blisko 10 lat temu, z Urzędu Pracy na otworzenie pierwszej działalności, resztę skądś pożyczył i tak otworzył. Znalazł w samym centrum miasta malutki sklepik, naprawdę malutki, 20 metrów kwadratowych. Był to sklepik taki jednocześnie w centrum, ale schowany za rogiem i to jeszcze najgorsze, że to było w takim tunelu, który każdy ten tunel kojarzył, że tam raczej już się kończy cały świat niż jakiś jeszcze tam będzie sklep. A przed tym sklepem było takie piaskowe, bardzo brzydki parking. Ale Tomek pełen zapału pracował, wziął do pomocy, wtedy tak jak mówiłem, już mnie, wziął kilku naszych wspólnych kolegów, wziął swojego tatę i razem wspólnie zaczęliśmy. Przez kilka miesięcy remontowaliśmy ten sklep, robiliśmy różne rzeczy potrzebne, kupywaliśmy towar. W pewnym momencie otworzyliśmy już ten sklep. Było to ciekawe doświadczenie, ponieważ okazało się, że ta determinacja i pasja Tomka spowodowała, że ludzie zaczęli się interesować tym sklepem. Przychodzili, dowiadywali się, to jest zoologia, to jest mały światek bardzo i w takim mieście jak Gorzów Wielkopolski, gdzie zaczynaliśmy, jest 130 tysięcy mieszkańców, to nie jest wbrew pozorom dużo. I w tym to mieście bardzo szybko, w ciągu kilku miesięcy rozeszła się plotka wśród tych, którzy krążą po sklepach zoologicznych i kupują rybki oraz różne pokarmy, że istnieje taki jeden sklep w centrum miasta, którym sprzedaje
fachowiec i jest fajny klimat. I co się okazało? Tomek jako fachowiec naprawdę udzielał świetnych rad. Do dzisiaj to potrafi robić, naprawdę ma ogromną i szeroką wiedzę, więc zawsze zaskakiwał. Ci ludzie przychodzili po prostu go słuchać. Ja tam stałem, na początku nie rozróżniałem myszy od chomika, ale na szczęście po jakimś czasie już zacząłem rozróżniać, nawet do dzisiaj umiem. Ja natomiast się okazało, że byłem całkiem niezłym sprzedawcą, a co myślę najistotniejsze, tworzyłem dobry klimat w sklepie. Do mnie przychodzili ludzie ze mną porozmawiać, tak? Oni coś kupowali, ale ja z nimi nawiązywałem relacje. I okazało się, że to połączenie sprawiło, że ten sklep zaczął odnosić sukces. Malutki sklepik, ukryty w centrum miasta. Nagle się okazało, że te rzeczy, które nam się wydawały beznadziejne, takie jak ten piaskowy parking, się okazały świetną rzeczą. To, że był piaskowy, to może nie było fajne, bo tam się kurzyło bardzo mocno i robiły się kałuże po deszczach, ale był parking. Co okazuje się, że często niewiele sklepów wtedy miało parking, a my mieliśmy parking i to jeszcze darmowy. Klient mógł przyjechać, mógł postawić samochód, kupić sobie u nas coś, pójść na miasto, wrócić za 3 godziny. Okazało się, że taka przypadkowa rzecz była jednym z elementów sukcesu. Tak jak mówiłem, wytworzyliśmy tam pewien klimat, ponieważ same pomieszczenie było dosyć ciemne, więc akwarium, które zajmowało tak naprawdę pół sklepu, akwaria, które zajmowały pół sklepu, tworzyły bardzo świetny klimat. Wchodzisz do takiego niezbyt jasnego pomieszczenia, a tam na pół ściany takie olbrzymie, niebieska woda. Ludzie przychodzili popatrzeć po prostu sobie. I w ten sposób biznes się rozwijał. Pomału, zawsze próbowaliśmy coraz więcej towaru, pchaliśmy wszystko i inwestowaliśmy w pieniądze. Nasz umysł też się rozwijał, widzieliśmy, że są nowe możliwości. Ja się uczyłem, jak podchodzić do klienta, jak zamawiać, jak rozmawiać z hurtowniami, jak rozmawiać z klientami. To wszystko zaczęło się do tego stopnia szybko tworzyć, że w pewnym momencie rozbudowaliśmy ten trochę sklepik. Okazało się, że można tak tam na zewnątrz sobie taką komórkę zrobić, którą otwieraliśmy w czasie otwarcia sklepu i tam kolejne rzeczy przechwytywaliśmy. W tym momencie zaczęło się okazywać, że praca, którą ja mam, czyli praca sprzedawcy i praca fakturzysty i tego, który zamawia, była już na tyle duża, a Tomek na tyle miał różnych spraw jeszcze wokół, że stwierdziliśmy, że już będzie potrzebna kolejna osoba, która zajmie się rybami, które naprawdę oczekiwały tego, żeby się nimi zająć. I w tym momencie minął rok czasu, stwierdziliśmy, że trzeba przejść na trochę wyższy pułap. Kilka metrów dalej znaleźliśmy sklep, który miał już 100 metrów kwadratowych. Jak się okazało, był to największy sklep w tym momencie w Gorzowie Wielkopolskim. I tak się zaczęła ta przygoda. Rok minął, kolejny rok, przez ten czas zatrudniliśmy kolejnych pracowników. W kolejnym roku otworzyła się pewna galeria, gdzie z wielkim strachem i wielką, naprawdę bardzo dużym strachem, chyba to miałem powiedzieć, otworzyliśmy tam kolejny nowy sklepik, który też miał 20 metrów, ale był już w galerii handlowej. Mieliśmy już pomysł, wiedzieliśmy, co działa, co nie działa. Bardzo dziwne rzeczy na początku robiliśmy, ponieważ nie mieliśmy pracowników, których mogliśmy tam oddelegować, więc wysłaliśmy tam dwie osoby, które z zoologią niespecjalnie wiele miały do czynienia. Okazało się, że ważniejsze jest to, że jest po prostu człowiek na sklepie, niż to, czy on coś umie. Dziwne, ale tak na początku stwierdziliśmy i do dzisiaj nieraz to stosujemy, że wolimy otworzyć sklep nawet z osobą, która mi sprzeda, albo jest nową osobą, albo niewiele pomoże. Ale to już daje jakiś efekt. Często klienci wiedzą, po co przychodzą i to jest też fajne. Ale chciałem o czymś powiedzieć jeszcze takim ciekawszym, bo jakby chciałbym zostawić to, jak to się rozrastała, ta sieć sklepów, jak jedne sklepy likwidowaliśmy, drugie nie. Istotną rzeczą było to, że okazało się, że patrząc sobie, nawet sobie wypisałem do dzisiejszej audycji, ile błędów popełniliśmy, to się przeraziłem. Naprawdę, kiedy usłyszycie to za chwilę, To można by powiedzieć, że zbankrutowaliśmy tam chyba ze 40 razy. A to, co wypisałem, to tak naprawdę tylko część tylko rzeczy, które popełniliśmy. I chciałem je wymienić, po to będę to robił, żeby wam pokazać, że nawet tu w Polsce popełniliśmy wiele błędów, a mimo to można odnieść sukces, jeżeli, będę podkreślał to słowo, jeżeli jest się zdeterminowanym do tego, żeby coś zrobić, i jeżeli po swoich porażkach będziesz w stanie powiedzieć tak naprawdę, że okej, porażki porażkami, ale można z nich wyciągnąć jakieś wnioski. I myślę, że to nas ratowało.
Słuchacie Jasnej Strony Mocy w kontestacji. A jakie to były porażki? Jakie to były błędy? Jedna rzecz taka, że w pewnym momencie wzięliśmy kredyt, bo chcieliśmy tam otworzyć kolejny sklep, mieliśmy inwestycje. Niestety ta inwestycja jakoś nie wypaliła w tym sensie, że nie zainwestowaliśmy pieniędzy. Stwierdziliśmy, że trzeba by gdzieś indziej je zainwestować. I odkryliśmy wtedy giełdę. Bardzo mocno się wtedy tą giełdą zająłem. Bardzo się tego bałem. Na początku umieściłem tam chyba 2000 zł w jakiejś firmie. Okazało się, że, a jak to zwykle, szczęście ma czasami taki początkujący, więc ja takie szczęście początkującego, ta firma w ciągu tygodnia zyskała 75% więcej, więc nagle sobie przeliczyłem, ile mam pieniędzy do dyspozycji i ile moglibyśmy zarobić, gdyby się udało nawet choćby połowę tego, co teraz zarobiłem w ciągu tygodnia, i władowaliśmy tam wszystkie nasze pieniądze. Ku naszemu wielkiemu nieszczęściu akurat giełda była na samym szczycie i to, co później zrobiła i co robi do dzisiaj, to już tylko spadała cały czas w dół. I te nasze pieniądze też spadały cały czas w dół. Generalnie straciliśmy na tym 40 tysięcy złotych. Hej ho. Fajne? Nie fajne. Strasznie się z tym czuliśmy, bo te pieniądze trudno było odzyskać. Znaczy, nie dało się ich nawet odzyskać, więc w pewnym momencie po prostu wyciągnęliśmy to, co jeszcze zostało. No i co, można sobie było pluć w brodę i się powiesić, a stwierdziliśmy, no cóż, trzeba żyć dalej. Co jeszcze się działo? W międzyczasie, przez te blisko 9 lat, zatrudniliśmy pracowników. Niektórzy chyba nas znienawidzili za to. Czyja była wina? Pewnie po obu stronach zawsze gdzieś wina leży. Natomiast jeżeli bardzo ci zależy na relacjach z ludźmi, niestety zatrudniając pracownika, chyba nie da się uniknąć tego, że ktoś źle potraktuje twoje motywacje i twoje działania, i też może być tak, że to ty po prostu popełnisz błąd. I są tacy pewnie pracownicy, którzy nas do dzisiaj nie lubią. Nie jest to fajne takie uczucie, nie jest to fajne wiedzieć, że ktoś może tak cię postrzegać. Co jest dalej? W pewnym momencie, żeby ogarnąć tą całą sieć, założyliśmy biuro. A w tym biurze mieliśmy go kilka miesięcy, bo stwierdziliśmy, że będziemy przez to lepiej działać. Okazało się, że niekoniecznie, że nie udało się. I co się okazało, że tak naprawdę to było takie biurek, które miało być też sklepem, czyli miało zarabiać na siebie w takim osiedlowym miejscu. Okazało się, że to porażką. Straciliśmy na tym kilka tysięcy złotych, przeliczając. Inna podobna rzecz, któregoś razu mieliśmy ten pierwszy sklepik, o którym opowiadałem. Ten pierwszy sklepik, kiedy weszliśmy na duży sklep, to go zostawiliśmy, ponieważ czynsz był bardzo mały, stwierdziliśmy, on nam się jeszcze przyda do różnych rzeczy. I stał, i na nim traciliśmy w sumie chyba przez rok czy więcej kilka tysięcy złotych na tym, że on po prostu sobie stał, ponieważ wydawało nam się, że coś z tego będzie, nic z tego nie było. Później, kiedy go na nowo z nim zrobiliśmy kolejne biuro, okazało się, że no nie jest to dobrym pomysłem. I na chyba 2 tygodnie przed tym, kiedy wypowiedzieliśmy umowę i stwierdziliśmy, że no niestety rezygnujemy, ktoś wkradł się do naszego sklepu. Wiecie, urządził tam wielki bałagan. Nie było tam zbyt wielu rzeczy do ukradzenia, więc tak naprawdę to, co ukradli, nie miało jakiejś wielkiej wartości, natomiast ukradli komputer. Problemem był to, że w komputerze było wiele danych, których nie mieliśmy kopii. Dzięki temu nauczyliśmy się robić kopie. Może rzecz banalna, bo to wiadomo, że należy robić kopię, ale czasami taka brutalna rzecz tylko jest w stanie to sprawić. Nie zamknęliśmy sklepów, po prostu zaczęliśmy, musieliśmy działać bez pewnych danych, które zostały stracone. Ile towaru nam się przyterminowało? Myślę, że tego już się nie da zliczyć. Tak sobie wstępnie dałem 20 tysięcy złotych. Czy na 9 lat to jest dużo, czy mało? I dużo, i mało. Natomiast na pewno nauczyliśmy się też pewnych rzeczy, że trzeba bardzo mocno kontrolować towar, kiedy się kończy jego okres gwarancyjny. Tak, bardzo wiele firm jest takich, że kiedy dużo wcześniej im się powie, ok, kończy nam się gwarancja, potrafią ten towar zabrać i dać na przykład nowy. Taka banalna rzecz, tylko ktoś to musi sprawdzać, a ponieważ przez długi czas tego nie sprawdzaliśmy, więc wiele, wiele karm, które gdzieś kwestia, to była też pewnie kwestia porządku, te karmy po prostu sobie w najzwyczajniejszy świecie rzecz przeterminowały się i nie za wiele dało się już z nimi zrobić. Konkretna strata.
Pożyczaliśmy też pieniądze różnym ludziom. Do dzisiaj nam ci ludzie wiszą pieniądze. Może nie wszyscy, część oddała, ale część nam nie oddała i to są wcale niemałe kwoty. Może ich nie będę tu wymieniał. Ale nauczyliśmy się dzięki temu pisać umowy, zabezpieczać się, a co najważniejsze, nie pożyczać ostatnio. No i myślę, że to jest bardzo dobry powód, bardzo dobra ochrona pieniędzy. Nie pożyczać. Wtedy na pewno je ochronisz. Co tam dalej? Napisałem sobie to tak. Nieumiejętność analizy towarów rotujących. Co to znaczy? No właśnie. Są takie towary, jak w każdym pewnie biznesie, które dużo szybciej schodzą. Są takie towary, które stoją wiele miesięcy i nie sprzedają się, ale powinny stać, bo jednak powinny być, czy klient musi wiedzieć, że one są do kupienia. I teraz umiejętność analizy spowodowała, że pewne rzeczy stwierdziliśmy, ok, nie możemy ich kupywać za dużo, tych nie umiemy, nie powinniśmy kupywać też za mało. Różne takie rzeczy, które tak naprawdę wydają się banalne do momentu, kiedy naprawdę musisz się zajmować sklepem, urzędowymi rzeczami, musisz się zajmować pracownikami, tysiącami bzdurnych czasami rzeczy, które do niczego nie są potrzebne, ale zajmują dużo czasu. Nagle w pewnym momencie stwierdzasz, że co? Że podstawowych rzeczy zapominasz. I w pewnym momencie też stwierdziliśmy, że dużo pieniędzy straciliśmy na tym, że zamawiamy złe towary albo mówimy pracownikom o tym, jakie zamawiać towary. Są to jeszcze błędy w księgowości, to już nawet nie będę tu wyliczał. Kiedyś mieliśmy, posądzono nas o sprzedaż nielegalnych zwierząt, przyjechała policja. Oczywiście wprowadzono bardzo bzdurny przepis dotyczący żółwi. Gdzie się okazało, że pewnie nawet część może z Was, drodzy słuchacze, jesteście też na dzień dzisiejszy, działacie niezgodnie z prawem, bo macie w domu na przykład żółwia czerwonolicego albo żółtolicego, co nie do końca jest legalne, a już kompletnie nie jest legalna ich sprzedaż. Ale wchodzą różne takie prawa, których nikt chyba za bardzo nie respektuje, a niestety zdarzają się tacy życzliwi, którzy zawsze gdzieś podadzą we właściwe miejsce. Wiecie, nieraz było tak, kupywaliśmy na przykład ryby, wpuszczaliśmy je wieczorem po kupnie, rano przychodzimy, leżą sobie niestety martwe. I co? Kilka tysięcy straty to czasami bywało. Co zrobić? No właśnie, to jest kwestia na przykład, co wtedy, kiedy prąd się wyłączy w nocy? Co poradzić, kiedy filtry przestają działać? I teraz tak naprawdę na to wszystko, może tego nie na wszystko mamy na dzień dzisiejszy odpowiedzi, jak to zrealizować, ale okazuje się, że można zrealizować takie rzeczy, że można się w jakiś sposób zabezpieczyć tymi rzeczami. Pewnie kolejną tutaj rzeczą są pracownicy, którzy źle obsłużyli klienta. O rany, to już jest w ogóle temat rzeka, szkolenie pracowników i tak dalej. Myślę, że taką dużą, mocną rzeczą było to, że w pewnym momencie zrobiliśmy taki cały cykl szkoleniowy, tak? Dziś sam tak tworzyłem tam dużo takich materiałów, jak przeszkolić, co właściwie powiedzieć pracownikowi, żeby nie dostał za dużo wiedzy, a się na przykład nauczył, tak? Ważnym jakby tutaj elementem było to, że co się dzieje, kiedy przychodzą te złe rzeczy. No, myślę, że taką ważną rzeczą jest to, co robisz. Wiecie, ja się po prostu załamuję, kiedy przychodzą takie rzeczy. Jednak no nie jest problem, że się załamiesz. Problemem jest to, co dalej zrobisz, tak? Jak to spożytkujesz. I myślę, że to, co nas jakoś tam ratowało bardzo mocno, to było to, że po pierwszym załamaniu mówimy, ok, musimy działać dalej. I działaliśmy dalej. Myślę, że takim bardzo ważnym punktem w historii naszego sklepu był nasz kontakt z pastorem przedsiębiorcą, prywatnie moim bratem, starszym w dodatku, mniej prywatnie osobą, którą zatrudniliśmy jako firma Zielone Zoo, sieć sklepów zoologicznych z Gorzowa Wielkopolskiego. Zatrudniliśmy w pewnym momencie, ponieważ stwierdziliśmy, że mamy już tak serdecznie dosyć pracy, która jest po... Jesteśmy zarobieni z nią strasznie, a zyski przez to nie przybywają, że my jesteśmy tak zarobieni. I wtedy nasz pastor Andrzej Burzyński, brat mój jedyny w dodatku, zaczął nam zadawać różne pytania. Spotkał się z nami, prowadził szkolenie dla pracowników, które było bardzo fajne. Bardzo sobie pracownicy nasi cenili to, ale też zadawał nam pytania. Spotkaliśmy się we trzech i on nam zadawał pytania, o czym marzymy, gdzie byśmy chcieli być za 10 lat,
co w tym kierunku robimy. Strasznie mnie wtedy te pytania dziwiły, o co mu właściwie chodzić. Wzięliśmy go po to, żeby on nam udzielił jakichś słusznych informacji i powiedział, co my mamy robić, a nie zadawał nam, jakie mamy marzenia. Co to za pytania? Takie dzieciom można chyba zadawać. Natomiast okazało się, że jeżeli szczerze podeszliśmy do jego pytań, to zobaczyliśmy, co jest naszym marzeniem, co jest naszym celem. I wtedy powstał pomysł. Pomysł do tego, jak stworzyć pewien system. System, żeby może nie, żeby nie pracować, ale pracować lżej i pracować mądrzej, a nie pracować ciężko. Od tamtego czasu minęło już 4 lata. Na dzień dzisiejszy, po wielu perturbacjach, których mógłbym wiele opowiadać, w każdym razie na dzień dzisiejszy jesteśmy w trakcie realizowania tego marzenia. Kiedy już myślę, że już blisko połowa tego marzenia jest zrealizowanego, mamy na to konkretne pieniądze, które bardzo długo walczyliśmy, udało nam się zrealizować i mam nadzieję, że już za jakiś czas, za kilka miesięcy, za rok, to będzie jeden z takich naszych fajnych sposobów utrzymywania się i stworzenia pewnego systemu, który będzie działał. Wiecie, i to wszystko w Polsce, tak? W Polsce, której też czasami się zastanawiam, co ja tu jeszcze robię. Czy nie lepiej po prostu wyjechać sobie do Anglii i na najniższej krajowej angielskiej sobie zarabiać i mieć tam wszystkiego mniej więcej, pod dostatkiem przynajmniej, tak? Niż tutaj się czasami pitolić i nagle się okazuje, że miesiąc jest do tyłu. Bo i takie miesiące bywają. No właśnie. To, co myślę, chciałbym tutaj jakoś dzisiaj ważnego powiedzieć, bo nie chciałbym tutaj przedłużać tego monologu, to jest to, że można tu osiągnąć pewne rzeczy. Dzisiaj jedną z rzeczy, którą ja się w życiu też zajmuję, staram się pomagać osobom, które chcą założyć własny biznes, a szczególnie sklep zoologiczny. Taki sobie ostatnio uzmysłowiłem, że to by była fajna taka misja, którą prowadzę od jakiegoś czasu, ale też pomagam tym, którzy prowadzą sklep zoologiczny, pomóc im przezwyciężyć pewne problemy, szczególnie mentalne, które mają w głowie. Więc dlatego założyłem stronę strefazo.info. Na stronie tej znajdziesz takie moje bardzo subiektywne artykuły na temat branży zoologicznej w Polsce, ale też znajdziesz na tej stronie pewne ciekawą rzecz. Tą ciekawą rzeczą jest to, że stwierdziłem, że chciałbym pomóc osobom, które chcą założyć sklep zoologiczny w Polsce. Jest tam taka zakładka na samym początku, zakładam sklep, tak bodajże ona się nazywa, już sam jej do końca nie pamiętam. W każdym razie, kiedy tam wejdziesz, możesz otrzymać taki, kiedy się zapiszesz, wpiszesz swojego maila, otrzymasz darmowy poradnik, taki bardzo ogólny poradnik, tak? Na temat, jak się prowadzi sklep zoologiczny, co jest ważne, nim założysz, może tak jest lepiej powiedzieć, nim założysz sklep zoologiczny, co ważne, z czym się trzeba jakby zetknąć. Więc jeżeli zastanawiasz się nad biznesem, który chciałbyś prowadzić i masz jakąś smykałkę do zoologii albo zainteresowanie i myślisz nad sklepem zoologicznym, to wejdź na stronę strefazo.info, tam uzyskasz darmowy właśnie poradnik, tak? Poradnik ten nazywa, już momencik, wejdę na stronę i Wam powiem dokładnie, bo już wręcz zapomniałem. Na stronie strefazo.info i czekamy, aż się strona załaduje. Znajdziesz załóż sklep i tam znajdziesz, jak otworzysz właśnie taką małą stronę, gdzie pisze darmowy poradnik, jedyny taki w sieci, ponieważ nikt więcej nie chce zdradzać szczegółów. I tak naprawdę jest. Znajdziesz tam pewne pytania, tak? Od czego właściwie powinieneś zacząć, jak poznać tą branżę trochę od kuchni, a może się zastanawiasz, czy to jest to opłacalny biznes, skąd wziąć pieniądze na początek, tak? Czy faktycznie można zarobić na zwierzętach, skąd uzyskać pieniądze, jak napisać biznesplan i tak dalej. Pewne rzeczy tam są bardzo ogólne, ale przeczytasz to i mam nadzieję, jeżeli będziesz dalej chciał iść, dostaniesz kolejne maile, ponieważ stworzyłem pewien poradnik, już płatny tym razem, poradnik, który w bardzo konkretny sposób wymienia sumy, liczby i najważniejsze rzeczy, które są wiadome tylko tak naprawdę osobom, które mają doświadczenie w branży zoologicznej. I to jest fajna rzecz, którą
gdzieś sprzedaje od jakiegoś czasu i wiecie co, fajne to ma powodzenie, nie kupuje tego bardzo wiele osób, ale ci, którzy są zdecydowani, faktycznie mogą wtedy powiedzieć tak, to jest to, co chcę robić, albo okej, to może jednak się zastanowię, bo pewnych rzeczy nie przemyślałem. Dlatego Was zapraszam na strefę zoo.info, jeżeli myślisz o założeniu biznesu, być może będzie to sklep zoologiczny. Zapraszam Cię w takim razie, jestem tam, jest tam kontakt do mnie, zawsze się możesz ze mną skontaktować. Drugą rzeczą to też polecałbym Wam szkolenie Zamożny i Zadowolony, tak? Który prowadzi właśnie pastor Andrzej, czyli mój brat, razem z Adrianem Koczym, które to się odbędzie w Warszawie już w tym miesiącu, który dla kontestatorów jest taniej, zresztą odbędzie się on 24-25 listopad, tam też możecie ujrzeć na stronie głównej, przynajmniej na ten moment jak nagrywam, to jest taka zakładka na samej górze, że można tam wejść taniej, jeżeli jesteś z kontestacji. Dlatego Was bardzo Wam to polecam, bo jest to fajne szkolenie. Andrzej, który też ma olbrzymie doświadczenie też w prowadzeniu biznesu, opowie Wam trochę o tym, o pewnej mentalności, a Adrian opowie Wam o tym, jak zbudować biznes w polskich warunkach. Także dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej audycji. Pozdrawiam Anię, pozdrawiam Remka w dalekich krajach. Niech tam zarabia z pieniądze. A Was jeszcze raz zapraszam na stronę strefazoo.info, gdzie być może się zainteresujecie i tam będziemy mogli się lepiej poznać. Tak więc dziękuję Wam bardzo. Niech moc będzie z Wami. Niech moc będzie z Tobą. Kontestacja.com. Radio Ludzi Myślących.